Siedmioletni Kuba Dobrowolski jest radosnym, zdrowym dzieckiem, ale kiedy przyszedł na świat w 26 tygodniu ciąży, mierzył 32 centymetry. To mniej więcej tyle, co ten miś. Teraz nie różni się niczym od swoich rówieśników. Gra w piłkę, chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej. Bawić się na przerwach, grać przed lekcjami na, na świetlicy. Urodził się za wcześnie i niespodziewanie. Miał przyjść na świat w szpitalu w Zduńskiej Woli, ale okazało się, że nie było tam odpowiedniego sprzętu. W momencie, kiedy trafiłam do szpitala w Zduńskiej Woli po krwotoku, yy, okazało się, że yy, i moje życie, i życie dziecka jest na, tak zagrożone. Zresztą ja straciłam wtedy półtora litra krwi. Odpowiedni sprzęt, który mógł uratować życie dziecka i matki, znalazł się w szpitalu w Łodzi. Mały Kuba spędził w inkubatorze trzy miesiące życia w inkubatorze zakupionym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tam w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki był sprzęt, jak dopiero potem zauważyłam te czerwone serduszka na inkubatorach, na respiratorach. Okazało się, że najwięcej najlepszego sprzętu w tej placówce pochodziło właśnie z zakupu przez Orkiestrę Jurka Owsiaka. Przez te 20 lat grania orkiestry dzieci takich jak Kuba, dzieci, którym sprzęt zakupiony przez fundację uratował życie, są z pewnością tysiące. A będzie ich jeszcze więcej. Liczenie pieniędzy zebranych podczas dwudziestego finału jeszcze trwa, ale wszystko wskazuje na to, że znów padnie rekord.